1. Bardzo blada skóra. Jeżeli twoja twarz jest bardzo blada i nie jest to coś charakterystycznego dla twojego typu urody, być może brakuje ci witaminy B12. Gdy występuje u nas jej niedobór, odczuwamy zmęczenie, przygnębienie, a nawet mogą się u nas pojawić stany depresyjne. Gdy w naszym organizmie występuje niedobór witamin z grupy B, w ciele zaczyna się kumulować aminokwas wydzielany przez nasz organizm. Może on wywołać zniszczenia w naczyniach krwionośnych i zwiększyć ryzyko chorób miażdżycowych oraz zatorów. Nosi on nazwę homocysteina. Jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna w przypadku osób z chorobami serca oraz chorobami układu krążenia. Rozwiązanie, aby zniknął niedobór witamina grupy B, zwłaszcza witaminy B12, musimy zwiększyć ilość spożywanego przez nas mięsa oraz owoców morza. Ważne jest kontrolowanie naszej codziennej diety i zmiana nawyków żywieniowych. 2. Suche i łamliwe włosy. Jeżeli twoje włosy są suche i bardzo łamliwe, a do tego wykazujesz tendencję do łupieżu, prawdopodobnie twoje ciało informuje cię, że wystąpił niedobór witamin. W tym wypadku mamy na myśli biotynę, znaną również jako witamina B7. Deficyt ten bardzo często stanowi skutek uboczny przyjmowania kuracji antybiotykowej. Nasze ciało wykazuje zdolność samodzielnego wytwarzania witaminy B7. Dzieje się to w naszych jelitach, a pracują na to nasze dobre bakterie zamieszkujące układ pokarmowy. Zazwyczaj nasze ciało samo radzi sobie z wytwarzaniem dostatecznej ilości tej witaminy, kiedy jednak tak nie jest, pojawia się niedobór. Rozwiązanie, aby zwiększyć ilość witaminy B7 w organizmie, postaraj się zwiększyć spożycie mięsa, ryb, zielonych warzyw, owoców, grzybów, roślin strączkowych. Jeżeli jesteś na diecie, opisywany objaw świadczy o tym, że czas na przerwę. Wielkim wsparciem w tej sytuacji będą również kwasy tłuszczowe omega-3. Koniecznie musisz zacząć się lepiej odżywiać. Pobudzają one produkcję elastyny, dzięki czemu zapobiegają przesuszaniu się włosów i dodają im blasku. Jest to zdrowy kwas tłuszczowy, który uczestniczy również w budowie siatkówki oka, dlatego jest tak potrzebny do zachowania zdrowia oczu i dobrego wzroku. Co więcej, wpływa na dobre funkcjonowanie układu odpornościowego. Aby upewnić się, że spożywasz wystarczające ilości kwasu omega-3, jedz dużo orzechów i ryb morskich. 3. Opuchnięte oczy. Jeżeli zauważyłeś u siebie opuchnięte oczy oraz tendencję do puchnięcia kończyn, być może brakuje ci jodu. Jod to minerał, który działa stabilizująco na hormony tarczycy, pozwala to metabolizmowi wykonywać swoją pracę poprawnie i na czas. Rozwiązanie, zwiększ spożycie produktów zawierających jod. Są to m.in. owoce morza, algi morskie, produkty nabiałowe, chleb, sól jodowana. 4. Blade usta. Jeżeli twoje usta są blade, być może brakuje ci żelaza. Może się to skończyć anemią. Innym objawem niedoboru żelaza może być częste zapadanie na przeziębienia i różnego rodzaju infekcje oraz niskie ciśnienie krwi. Najczęstszym jednak objawem niedoboru żelaza, który może zmienić się w anemię, jest słabość i uczucie zmęczenia. Anemia polega na tym, że we krwi występuje niedobór czerwonych krwinek. Do prawidłowego funkcjonowania potrzebują one właśnie żelaza. Są odpowiedzialne za transport tlenu po całym organizmie.
Rozwiązanie: postaraj się uzupełnić niedobór żelaza sięgając po czerwone mięso. Na jakiś czas odstaw też produkty bogate w wapń. Okazuje się bowiem, że może on zmniejszać wchłanianie żelaza i redukować wynikające z niego korzyści. 5. Niedobór witamina krwawienie dziąseł. Jeżeli występuje u Ciebie krwawienie z dziąseł, prawdopodobnie masz w swoim organizmie niedobór witamin. Chodzi nam konkretnie o witaminę C. Jest to poważny objaw, którego nie można ignorować, ponieważ niedobór witaminy C może skutkować osłabieniem odporności organizmu. Może on powodować również bóle mięśni i kości, problemy z zębami. Rozwiązanie: pamiętaj, że bogatym źródłem witaminy C są owoce cytrusowe oraz czerwona papryka. Postaraj się jak najczęściej uwzględniać je w swojej diecie. Nie ma przeciwwskazań, aby sięgać po nie codziennie. Okazuje się, że równie korzystne są produkty nabiałowe, ponieważ pomagają zmniejszyć poziom kwasowości w jamie ustnej. Korzystnie wpływa to na zdrowie naszych zębów i dziąseł.